ja Was witam, kochane skarby. Tak dawno do Was nie mówiłam, ale to nie dlatego, że zapomniałam o Was. Kocham Was bardzo, jesteście w moim serduszku. Tylko wiecie, jestem w domku, no i u nas tak, to imieninki, to urodzinki, to pora petówki. Wczoraj byliśmy też na imieninach, o teraz jesteśmy na gołąbkach. Znowu nas zaprosili, no i więc wyszłam na dwór, żeby coś pogadać. Ale obiecuję tak za tydzień, za 10 dni. Jak ruszę na całość, to oczywiście znowu nadrobią i będziecie się to sypać jak świeże bułeczki. Co u mnie, kochani? Wszystko ok, wszystko dobrze. No już się robi troszeczkę zimno, no to ja już taki zmarzluszek. No i co? Może jakiś tam temacik rzucimy na szybko, bo już wołają mnie na te gołąbki, że już podają. Kochani, chciałam powiedzieć tak, że zauważyłam, że jak ludzie świadomi wznoszą się, tak? Wznoszą, rozwijają, czyli idziemy. Wczoraj nawet to na Facebooku napisałam, szczebelek po szczebelku, idziemy sobie tam do góry. No i tak z góry patrzymy i widzimy więcej, więcej. Ja widzę coraz więcej, więcej. To tak jakby się ubrało się okulary, tak? Wzrok nas osłabł, a tu raptem okulary i widzimy tak wyraźnie. No i patrzę sobie z tej góry troszeczkę wyżej. No i wiecie co? I nie wszystkim to pasuje, kochani. Są osoby, które chcą zarządzać naszym czasem, naszymi pieniążkami, naszą duszą nawet są tacy, co się bardzo troszczą o nas. To tak samo jak nasze państwo się teraz w tych czasach koronkowych troszczy o nas i wszystko dla naszego dobra. I nasi znajomi, najbliżsi też myślą, że to jest wszystko dla naszego dobra. Jak oni będą kierować nami, to nam będzie lepiej. Ja sama mówię, coś tam chcę, coś wymyślam, coś, powiedzmy, mam jakieś marzenie, rzucam hasło, może to się zrobić, może tak i tu. Ja mówię, te kije samobije się, wyskakują i tak łomoczą mnie, żeby sprowadzić mnie na ziemię. Ale kochani, mnie już na ziemię nikt nie sprowadzi. Nie sprowadzi. Bo ci, co chcą mnie sprowadzić, są na dole, a ja jestem energetycznie o wiele wyżej. I ich energia już mnie nie dosięgnie, ich dłonie mnie nie dosięgną. Więc ja sobie tam stoję wyżej, patrzę w dół, uśmiecham się i mówię, ho, 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 na, nie, ty mnie nie dosięgniesz, ty mnie nie dogonisz, ty nie masz już na mnie wpływu. I to jest takie fajne. Kiedy się nauczymy, że nikt na nas nie ma wpływu, że nikt nie zażąda za nami, że nikt nie ma prawa mówić, co my mamy robić, czego nie mamy robić, ile śpimy, ile odpoczywamy, czy się bawimy, czy siedzimy, to jesteśmy wolni. I ja tak się uważam, jak będę to powtarzać kolejny raz, jestem wolna i tak. Fruwam sobie w przestrzeni, oddycham sobie fajną energią, ale oczywiście jestem pośród też różnych ludzi. I tak jak mówię, zdarzają się sytuacje, że poniesie mnie, poniesie, czego nie, bo jak jestem za długo z jakąś osobą, która mnie tam ścina, krąży jak wokół Słońca te planety, no to mnie gdzieś tam uziemnia. Ale kochani, jak tylko wyjdę gdzieś od tej osoby, oddalę się, nawet za ścianę, czy gdzieś tam, to już zaczynam frunąć, to już płynę, to już zaraz wibruję. A zwłaszcza kiedy włączę sobie piosenki, albo posłucham jakiegoś filmiku, albo wpadnie mi jakaś osoba, jakiś coach, który coś prowadzi i coś mówi, od razu te wibracje wzrastają. Tak samo jest, jak znajduję się w grupie ludzi i od razu witamy się na przykład, tak? Tak jak wczoraj, witamy się rodzinnie. I ja już czuję od jednego, Boże, taka płynie energia, że aż tak chce się biec, tulić tą osobę, tak? Jak te magnesy się tak ciągniemy, a od innych już tak nie płynie i widzi się taką twarz, taką spod byka, spod oka i takie jeszcze mówienie, burknięcie, wiecie co? I mnie to bardzo śmieszy i mnie się z tego chce śmiać i od razu taki żal mi jest tych ludzi, że nie mogą tak fajnie ćwierkać jak ptaki, śmiać się i być jak słońcem w pochmurny dzień. No to tyle, kochani, idę, bo gołąbki czekają, a będą zimne, bo już zaczęto podawać. No to buziaczki, kocham Was, kocham, całuję i obiecuję, że będę z Wami częściej.